Witajcie, nazywam się Kłas, jestem twórcą komiksu dla graczy Gamer 9, a to jest granie i gadanie o dodatku QT Duke do Duke Nukem 3D. Oto drugi poziom naszej kampanii, Pływająca Śmierć. To jest poziom, który ja stworzyłem. Mapa, którą sam stworzyłem, jest wyjątkowo brzydka, szpetna i jest takim testem troszkę jakby mapy, która jest wielopoziomowa. To jest coś, co właściwie teoretycznie jest niemożliwe w Duke'u, ale są różne sztuczki. Tak, tutaj jak widać, nie trzeba nawet celować w dół, żeby strzelić przeciwnika. Duke celuje na wysokości, że tak powiem, sam. Tutaj mamy teksturę kradzioną z Shadow Warriora wody. Zobaczmy, jak woda działa. Woda działa w ten sposób, że tworzyło się dwa pomieszczenia, dwa jakby sektory, które musiały mieć dokładnie taki sam, takie same wielkości, taki sam kształt, identyczne musiały być pod względem jakby samego kształtu, zarysu. I podłoga jednego to była powierzchnia wody jakby od góry, sufit w drugim to była powierzchnia wody od dołu. W momencie, kiedy dotknęło się powierzchni z jednej strony, przechodziło się na drugą stronę do drugiego pomieszczenia. To była teleportacja wprost. Te sektory, te pomieszczenia nie były jeden nad drugim, bo w Duke'u pomieszczenia nie mogą się znajdować jeden nad drugim. Jedno nad drugim. Tak naprawdę te pomieszczenia były tutaj zrobione w ten sposób, że właśnie było sobie jedno, a obok zupełnie gdzieś z boku było drugie. No i kiedy weszliśmy w podłogę w jednym, w tą wodę wpadaliśmy do drugiego, no i w drugą stronę też to działało. Dobra, tutaj sobie wpłyniemy do tego statku od dołu. Sektorom można było też nadawać palety kolorów inne. Tutaj na przykład jest taka jakby taka dziwna, taka zielonkawo błyszcząca, żółta. Jak się w nią wejdzie, to widać, że postać też zmienia palety kolorów. Przeciwnicy nie potrafili przez wodę, przez powierzchnię wody jakby świadomie przechodzić. Mogli wpadać przypadkiem, ale nie potrafili na przykład za nami podążać i nie widzieli nas. Zresztą tutaj widać, jak zanurkuje, o, są ciała przeciwników, których zabiłem. Oni faktycznie przeteleportowali się jakby do tego sektoru podwodnego, ale oni nie potrafiliby za nami pójść tą drogą. Zresztą było tak, że jeżeli przeciwnik nas zobaczył i szedł za nami, to jak wpłynęliśmy pod wodę, to on szedł w tą stronę, w którą się znajdował się sektor podwodny, co czasem potrafiło być w jakiegoś kąta do ściany. Tutaj trzeba odsunąć skrzynię, to jest bardzo wredny patent, bo to trzeba było wiedzieć, żeby poziom przejść, to nie był sekret. Wysadzimy kokony bombą, bo tak będzie szybko, czysto i przyjemnie. Kanały wentylacyjne oczywiście w Duke'u były w dużych ilościach, zresztą w ogóle w grach dosyć często występowały. Magazyny i wentylacja to w pewnym okresie rozwoju FPS-ów, to po prostu gry się nie potrafiły bez tego obejść. Musiało być i koniec. Tutaj mamy taką jakby sterówkę. Tak, ten statek wodny, niby na wodny, wygląda bardziej jak statek kosmiczny. Oczywiście miękka pornografia na ekranie, apteczka na monitorze. Weźmiemy też kartę. Fajnym patentem w Duke'u wykorzystywanym były też te ekrany pozwalające nam widzieć widoki z kamer jakiejś tam ochrony. Nawet jak się potem odchodziło od tych kamer, to przez chwilę zostawał obraz na ekranie, jeszcze można było go zobaczyć. Tu jest inny patent, drzwi, które jak się otwierają, to widać światło. Patent polega na tym, że się robiło sektor, który zmieniał jasność, kiedy otwierało się drzwi i tyle. To był taki zwykły, prosty efekt. Tu nie było światła padającego. Dobra, zapiszemy stan gry, żeby nie zginąć zaraz chwilę, żeby nie powtarzać za dużo. I do wody z wykopem. Przypadkiem nacisnąłem przycisk. Przeciwnicy nie tonęli w wodzie, tylko my mogliśmy tonąć. Zresztą dobrze było umieszczać w wodzie Octabrainy, bo one z tymi swoimi mackami wyglądały dosyć naturalnie pod wodą, kojarzyły się z ośmiornicami. Dobra, pozałatwiamy tych przeciwników. Ten poziom w ogóle przestrzennie nie ma żadnego sensu. Zresztą tutaj widać, że te tekstury spartaczyłem. Od razu widać, że coś jest z tą ścianą nie tak. Można ją wysadzić. Jakim cudem na statku jest pomieszczenie, dziura w betonie? Po prostu wydrążone w betonie pomieszczenie. To jest totalnie bez sensu. Nie ma to żadnego sensu. Nie wiem, o czym myślałem, tworząc ten poziom. No ale nic. Dobra, teraz wyskoczymy z wody jak Rambo z nożem. Kogoś będziemy dźgać, tylko nie mamy noża, więc będziemy dźgać kulami z karabinu. Gadam bez sensu. Okej, załatwimy tego kosia. W ogóle jesteśmy na tym statku, który było widać na samym początku, z tego małego stateczku. Wejdziemy sobie do sterówki, załatwimy kolesi. O, jeden uciekł, jak w Matrixie, wskoczył tam gdzieś na pulpit, ale nie udało mu się i tak uciec. Otworzymy drzwi, kamera nam pokaże, które drzwi otworzyliśmy. No i obowiązkowy koleś w kiblu, który zginie dopiero w momencie, kiedy zorientuje się, że jak wstanie, to się zorientuje, że jest martwy. Właśnie, z tych przybytków sanitarnych można było korzystać, odlewać się, to nam dodawało troszeczkę zdrowia. W każdym poziomie można było to zrobić, jeżeli tylko kibel się pojawiał. Teraz teleportujemy się na statek, scena jak z Gwiezdnych Wojen, drzwi się otwierają, dwóch szturmowców za pulpitem. I podążamy dalej.
Znowu oczywiście ekran, na ekranach jakiś tam soft porn. Tak musiało być w Duke'u, ci trzej tak zapatrzeni, że nawet nas nie zauważyli. Cóż. I wyrzutnia rakiet, Devastator się nazywała, która strzelała seriami jak karabin. Piękna sprawa, uwielbiałem tę broń. Dobra, wysadzimy kokony bombą. Weźmiemy sobie tam zdrówko na górze. Atomiczne zdrówko, no ale w końcu to jest Duke Nukem. W ogóle tutaj były też w bardzo wielu miejscach wykorzystywane czerwone palety. Zmieniało się w sektorze paletę też na czerwoną na przykład i wtedy wszystko stawało się czerwone, jakby takie, że niby czerwone światło. Ło! Dobra, ten mnie tutaj troszkę dopadł, ale uciekniemy, wysadzimy go. Zamrażasz zresztą, jak zamrażał przeciwnika, zamieniał jego paletę na niebieską. No chyba, że stał w czerwonym świetle, wtedy się nie zmieniała ta paleta. I tutaj mamy, zobaczycie, jak jest pomieszczenie nad pomieszczeniem zrobione. Podwójna teleportacja, pyk, pyk, dwa razy się teleportowałem. Tak naprawdę to jest teleportacja, której nie widać, no bo nie ma żadnego efektu teleportacji. To jest po prostu w taki sztuczny sposób zrobione, że przelatujemy przez te powierzchnie i wpadamy do kolejnego pomieszczenia. Te pomieszczenia są w ogóle na mapie obok siebie, a nie jedno nad drugim. Dobra, załatwimy trochę przeciwników. Oni tutaj się w ogóle gdzieś stłuczyli w kącie, bo oni po respawnie, po jakimś takim respawnie, że się pojawili nowi, idą po prostu w naszym kierunku, wiedzą gdzie jesteśmy, a byliśmy w pomieszczeniu z boku. Tutaj jak widać mamy pomieszczenie obok. Bo sektor był po prostu, ustawiało się, że sektor jest podwodny. No i tutaj zrobiłem sobie sektor, w którym mamy sektor podwodny i obok sektor, który nie jest podwodny i taka jakby przezroczysta tekstura wody, żeby wydawało się, że się przechodzi przez wodę, że niby to taki patent jest technologiczny, zrobiony, fajny. Wchodzimy do drugiego pomieszczenia, jesteśmy pod wodą albo nie jesteśmy pod wodą. Dobra, tutaj teraz sobie wejdziemy na górę. Z powrotem już mamy kartę i znowu przeciwnicy, patrzcie, w kącie. Oni pobiegli do tego kąta, bo w tamtą stronę było pomieszczenie, które jest jakby, no, sektor, który jest pomieszczeniem znajdującym się w niższych partiach tego poziomu, rzekomo. Otworzymy sobie tutaj i wejdziemy do kapsuły. I na tym poziom się kończy, na tej kapsule. Następny poziom będziemy zaczynać w tej kapsule. Statek się rozbije, od razu tak zaspoileruję. No i tyle, poziom jest szpetny, to jest jeden z moich pierwszych, następne myślę będą troszkę ciekawsze. Tyle, game on!